Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy placuszki brokułowe z twarożkiem. Do przygotowania naszej potrawy potrzebny nam będzie brokuł, około 600 gramów. On już jest ugotowany w osolonej wodzie. Gotujcie go tak, aby nie był za bardzo czczapowaty. Do tego sól, pieprz, mąka żytnia typ 2000, 60 gramów, jedno jajko, sporo posiekanego świeżego koperku. Do tego masło, jeden ząbek czosnku, pół łyżeczki proszku do pieczenia i twarożek. Twarożek użyjcie jaki lubicie. Ja użyłem klinka ze śmietaną 18, rozgniotłem, wymieszałem. Brokuł powinien być odcedzony, ostudzony i należy go ugnieść. Do tego wlewamy jajko, czosnek, masło, proszek do pieczenia. Do tego mąka. Sporo pieprzu. Sól. Uważajcie, bo brokuł był gotowany już w osolonej wodzie. Należy to wszystko dokładnie wymieszać. Masę brokułową na placuszki mamy już zrobioną. Zajmiemy się teraz twarożkiem. A w międzyczasie możecie zaczynać już rozgrzewać piekarnik. Ustawcie go na 200 stopni. Zrobienie twarożku to nic skomplikowanego. Wiadomo, twarożek już mamy. Wsypujemy pieprz, sól i cały koperek, który przygotowaliśmy. Jak zwykle mieszamy. To musi się wszystko ładnie połączyć. Twarożek mamy już zrobiony. Przygotujcie sobie blachę, wyłóżcie ją papierem do pieczenia. I zaczynamy robić placuszki od takich małych kuleczek. Starajcie się zawsze, żeby one były równomierne. I jak już macie kuleczki, potem je delikatnie tylko wystarczy uklepać. Można to zrobić ręką, można to zrobić łyżką. Starajcie się, żeby ten kształt mniej więcej był jednakowy. Tak przygotowane placuszki wkładamy do rozgrzanego piekarnika na 200 stopni góra-dół na około 12 do 14-15 minut. Placuszki właśnie wyjechały z piekarnika. Wystarczy je teraz przełożyć na talerz, dodać twarożku, dekorować. Zaraz to zrobimy. Placuszki brokułowe z twarożkiem mamy już zrobione. Widzieliście, jak szybko się je robi. Są naprawdę smaczne. Zresztą co zielone, to zdrowe. Tak więc zachęcam, abyście zrobili ten przepis. Dajcie jakiś komentarz, czy Wam smakowały. Oczywiście subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam smacznego i do zobaczenia.